No nie wierzę. No nie wierzę. Supercell wysłał mi koronę. Jak to się o tym wiera? Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, miał dzisiaj wlecieć odcinek, jak wbija na moim koncie 20 tysięcy puszek. No ale niestety nie wrzucę dzisiaj tego odcinka, ponieważ mam coś lepszego. Jak nagrywałem ten odcinek, przyszedł do mnie akurat kurier, przyniósł mi paczkę od Supercella. A w tej paczce jest... Za chwileczkę się dowiecie co. Oczywiście ten odcinek chciałem opublikować nieco prędzej, ale dostałem wyraźne wytyczne od Supercella, jak dobrze wiecie, współpracujemy, że nie możemy opublikować tego odcinka prędzej niż 5 września. Dlaczego? Dlatego, żeby wam nie zlikować, co czeka nas w następnym sezonie. Dla mnie jest to oczywiście zrozumiałe, mam nadzieję, że wy też to rozumiecie, tak samo jak rozumiecie, jak wygrać w łatwy sposób 25 zł na skrzyneczkę Megaboxa. Jeżeli ktoś z was zrobił zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars i nagrał z tego króciutki odcinek i podesłał mi na maila kodfarel@gmail.com, automatycznie bierze udział w konkursie. Teraz polecam dwa krótkie filmiki podesłane przez moich widzów, którzy właśnie to zrobili. Kupimy dzisiaj sobie karnet winiarski. Pozdrawiam Farela. Ja wam dziękuję szczycie za wsparcie. Pamiętajcie, że na waszą skrzynkę wysłałem kodziki PSC, za które możecie sobie kupić Megaboxa. Pamiętajcie, że wygrywają Megaboxa tylko osoby, które pojawiły się na filmie. Także już wiecie, co zrobić, aby wziąć udział w konkursie. Nagrywajcie, podsyłajcie, ja czekam na wasze filmiki. Teraz już bez zbędnego przedłużania, bierzmy się za opening. Dobrze, moi kochani, poza tą piękną kartką, która jest też podziękowaniem, zarówno jak i ostrzeżeniem, żeby nie publikować treści, którą sobie, nie wiem, oprawię w ramkę, znajduje się też coś takiego. Zacznijmy od najmniejszych rzeczy. Mamy, moi kochani, taką oto przypinkę. Tak ona wygląda, nazywa się Star Park. No i z tego, czy coś możemy wywnioskować? No niekoniecznie. Tak wygląda druga przypinka. No moim zdaniem, że jest nieco lepsza. Do tego dostałem taką kartę z El Primo. Z drugiej strony nie ma nic, ale mi się wydaje, że to się później łączy w jakąś jedną spójną całość. To są jakieś chyba puzzle, nie mam pojęcia. W środku znajduje się taka przekozacka koszulka Star Park. Nie no, elegancja Francja. Mordeczki, ja idę ją szybciutko wyprasuję i lecę ubieram. Jak widzicie, już jestem, powiem tak. No, na mnie pasuje idealnie. Bicepsik się opina, wariacie. Nie no, jest git. Wiem, mam pomysł. Mogę stać teraz na bramce w Star Parku. Jeżeli Supercell mnie słyszy, no to wyślijcie mi jakąś umowę. Aneks do umowy podpiszę i mogę iść do Star Parku starć. Nie będę wpuszczał osób, które nie mają na watę cukrową i na popcorn. Co wy na to? Co wy na to? Nie no, generalnie wiecie, ta koszulka no jest milion razy lepsza od tej. Ta jest przezroczysta, przecież ile palców widzisz? Oczywiście, że 4. No, super, super. Lecimy dalej. Mam pomysł, w ogóle patrzcie, zabawmy się troszeczkę. Jedna przypinka. A, to jest złota, ta srebrna, o kurde. Druga przypinka, kurde, czuję się jak prawdziwy raper z Ameryki. Do tego zestawu, moi kochani, mamy Star Park Official Character Mask Happy Cactus. Ja nie widzę, żeby on był uśmiechnięty. Może w sumie jest. Sprawdźmy to. Dobra, otwieramy i co my tu mamy? Maskę. No nie wierzę. No nie mogę założyć, za duża głowa. Faktycznie. Faktycznie wyglądam jak Happy Cactus. Powiem tak, maska mnie nie urzekła, ale mamy coś jeszcze. Mamy coś jeszcze, moi kochani, w zestawie. No nie wierzę. No nie wierzę. Supercell wysłał mi koronę. Ja dziękuję. Czy oni oficjalnie uznali, że jestem królem Brawl Stars? Nie no, nie wierzę w to po prostu. Pokażcie mi to. Jak to się o tym wiera? Czekajcie. Od dzisiaj zwracajcie się do mnie, królu Brawl Stars Farelu. Jestem samozwańczym królem Brawl Stars, pamiętajcie. I będę dzisiaj cały odcinek grał w tej koronie, przyodziany w moje najszlachetniejsze szaty, które dostałem ze Star Parku. No to teraz, moi kochani, zastanówmy się, czym w ogóle będzie Star Park. Żadnych informacji tutaj nie dostałem, tylko właśnie tą koszulkę, koronę.
No i to wszystko. Więc moi drodzy, Star Park prawdopodobnie to będzie jakiś nowy event, który wejdzie wraz z nową aktualizacją. Albo tak będzie się nazywał też nowy karnet zadymiarski. Jak dobrze wiecie, pierwszy karnet zadymiarski w pierwszym sezonie nazywał się Bazar Tary. Teraz nazywa się w drugim sezonie Lato Potworu, więc może w trzecim sezonie będzie się nazywał właśnie Star Park. Albo właśnie będzie związany z tym event. Podczas całego takiego jakby eventu związanego ze Star Parkiem w sklepie też będą nam się pojawiały nowe skiny właśnie przebrane na wzór jakiejś postaci z Wesołego Miasteczka. Więc prawdopodobnie do gry zostanie dodany jakiś park rozgrywki, który prawdopodobnie został zniszczony przez coś. Nie wiadomo przez co, chodzi taka teoria na Reddicie, że został zniszczony przez jakąś toksyczną substancję. No i teraz będzie związany z tym parkiem event. No nie wiem, nie mam pojęcia. Czekamy na Brawl Talk, który pojawi się już jutro 7. Pamiętajcie, że od razu po Brawl Talku wrzucę odcinek, w którym wam wszystko dokładnie omówię. 30 tysięcy łapek pod tym filmem i przez cały następny sezon nagrywam odcinki w tej koronie. Więc dajcie znać w komentarzu, czy tak powinien wyglądać prawdziwy król Brawl Stars. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak przez cały sezon noszę to na głowę, no to łapka do góry. Spójrzcie, jak ja przekozacko wyglądam. Przecież ja będę grał przez cały sezon w tej koronie. Tylko łapkę zostawcie. Słuchajcie, na samym początku przypomnijmy pewną rzecz. Każda osoba, która wierzy w króla Farela musi mieć wpisany kodzik Farel w sklepie Brawl Stars. Wystarczy, że klikniecie link, który znajduje się w opisie, albo po prostu wejdziecie na sam koniec sklepu i dacie wpisz. Po prostu. Kodzik resetuje się co tydzień. Nowy sezon już niedługo, więc będziemy też dla wspierających rozdawali karnety zadymiarskie, więc oglądajcie, subskrybujcie. No i oczywiście wspierajcie z kodzikiem Farel. Moi drodzy Państwo, 19950 puszek na moim koncie. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko, jaka jest dzisiaj mapa. Okej, okay. 1000 jezior. 1000 jezior jest naprawdę spoko mapą na Surge'a, więc pokażę wam, jak król w koronie wyjaśnia oponentów. Dobra, moi drodzy, jak na króla przystało, wjeżdżamy od razu na pełnej w pierwszą skrzyneczkę. Drugą skrzyneczkę? Nikt po to nie szedł? No i kozak, to mi się podoba. Surge na tą mapę jest dobry, ponieważ on się, wiecie, teleportuje, jeżeli oczywiście macie ten gadżet odblokowany. No, rozwal tą skrzynkę, jeszcze raz strzel. A tu jeszcze jest nie dość, że... O kurde. O kurde. To mogło się źle skończyć. To mogło się źle skończyć. No i teraz mam mega problem, bo... Ajajaj, popsułem. Popsułem to wszystko. Zamiast się skupić na chłopie... Dobra, uciekamy. No i ja uciekam teraz tutaj. Cyk. No i co? Fokusik jest na tamtego Colta, rozumiem, tak? Oczywiście tak. Ja mam środek zajęty. Tylko, że no... Sprzed nosa mi uciekło kilka skrzyneczek, tak? Sprzątnęli mi je po prostu. Raz, dwa, trzy. Jackie dostała, jeszcze nie mam ulta, ale ją trafię, tak? Trafiłem. Jeszcze raz. Ajajajajaj. Tam jeszcze jest jakaś Piperka. Potrzebuję ulta, żeby szybciej się poruszać, więc kilka tych bomb muszę tutaj w chłopów wcisnąć. Chcąc, nie chcąc, nie? No i co, ta Piperka myśli, że mnie zaskoczy? No nic, no nic. Jak chcę ją podjechać i z nią wygrać, no to muszę nabić sobie ulta. Dawaj, Jackie. Dobra, jest jakaś max. Raz. Gad ult. Sorry. Nie trafiłem. Teraz ją zabijam. Tak jest. Porobiona na S. Ten bot jeszcze nie padł? Ale ta Jackie powinna sobie z nim radę dać na spokojnie. To Rico jeszcze tam wjechał. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę ultować się, żeby mieć większy zasięg na tego Rico. Raczej nie trafię. Nie trafię. Dobra, wycofajmy się. Wycofajmy się. Czterech oponentów jeszcze zostało na środku. Bot kogoś goni, tego Franka. Dobra, ten Frank prawdopodobnie zginie. Dobra, ulcik. Gin, Frank. Zabiłem. Raz. Dwa. Ja muszę uciekać. Ja bym najlepiej się z tą Nani tutaj poobijał. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, Nani jest Cox. Porobiona. Mam mega problem teraz. Muszę obijać tego Rico na daleko. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak jest! W takim stylu król wygrywa. Nieważne. Nieważne, czy burza, czy robot na plecach. Farel i tak wyjaśni oponenta. Nice! Także to było na tyle z tego odcinka, moi kochani. Ja za chwileczkę mam uroczystą ceremonię koronacji. Zostanę namaszczony przez jakiegoś księdza na króla Brawl Stars, więc nie mam czasu nagrywać już kolejnego odcinka. 30 tysięcy łapek i nie ściągam tej korony przez cały przyszły sezon. Trzymajcie się. Cześć!